budżet pusty, a Morawiecki goły, bo pieniędzy z Unii Europejskiej nie przywiózł, no to prezes Kaczyński wraca do starych pomysłów. To referendum, które organizuje Kaczyński, to nic innego jak hucpa polityczna i pomysł na kampanię wyborczą. Co oznacza pana zdaniem Joachim Brudziński na tym stanowisku właśnie? Dla kampanii PiSu i dla kampanii w ogóle? Miękko czy twardo? Twardo, zawsze twardo. To zamordyzm. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość prowadza człowieka z mocną ręką, który będzie każdego szczuł, będzie pilnował, będzie po prostu mówił, nie może się odzywać. Będzie oczywiście jakiś kaganiec na media założony. Gdybym miał powiedzieć, kim jest dzisiaj Rydzyk, to jest chorym na kasę człowiekiem. Państwa gościem Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, słyszał pan premiera, który straszy migrantami. Znamy tę śpiewkę, znamy tę płytę. Niektórzy mówią, że to już jest zdarta płyta. W 2015 roku takie szczucie na uchodźców zadziałało. Wtedy pamiętamy, prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o chorobach, o pasożytach roznoszonych przez te osoby. Tylko nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie zająknie się, że w samym 2022 roku PiS wydał 136 tysięcy zgód na pracę dla uchodźców z krajów muzułmańskich. W tej chwili Kaczyński chce robić referendum 1,9 tysiąca chyba, tak? O taką liczbę chodzi. Mamy sondaż, według którego 55,6% z nas jest za akceptacją tej polityki relokacyjnej Unii Europejskiej. Czy to będzie kolejny kapiszon Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem, to referendum? Prawo i Sprawiedliwość brzytwy się chwyta, kiedy nie idzie w sondażach, kiedy rezygnuje szef sztabu wyborczego, kiedy okazuje się, że budżet pusty, a Morawiecki goły, bo pieniędzy z Unii Europejskiej nie przywiózł, no to prezes Kaczyński wraca do starych pomysłów. Skłóćmy się z Brukselą, doprowadźmy do wewnętrznej wojny albo sporu przeciw uchodźcom i pewnie jeszcze dołoży do tego cegiełkę wywołania wojny polsko-polskiej z osobami, które określane są jako, siebie określają jako LGBT+. No i to będzie pomysł na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Ale to wszystko już było, więc pytanie, czy było, ale nie to, co można zadziałało powiedzieć lat temu 8, zadziała także teraz. Sama pani to powiedziała. W 2015 roku w jakiejś części się sprawdziło. Kaczyński uważa, że jeżeli ma gdzieś szukać jeszcze takiego przepływu, ostatniej deski ratunku, to właśnie są uchodźcy i pewnie osoby LGBT. No ale ten sondaż pokazuje, że Polacy się cywilizują, mądrzeją, wyciągają wnioski przede wszystkim, bo ja doskonale rozumiem pewne obawy. Ja rozumiem obawy dotyczące innej kultury, innego sposobu życia. Absolutnie to wszystko jest wytłumaczalne, no ale jednak 56% z nas praktycznie mówi okej. 13% mówi przyjmijmy bezwarunkowo, a większość, czyli 42% mówi przyjmujmy, ale domagajmy się od Unii większych pieniędzy na pomoc dla Ukraińców, którzy są tutaj w Polsce. Rozsądne się to wydaje. Takie jak proponowała kilka miesięcy temu Lewica i do czego zobowiązywaliśmy rząd. Ale powiedzmy uczciwie, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Polacy, szczególnie po kryzysie, po wojnie, która się toczy na Ukrainie, zrozumieli, że uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Polski, mogą nam tutaj pomagać. Mogą budować gospodarkę, mogą służyć społeczeństwu, mogą się dobrze asymilować i być naszymi partnerami w rozwoju Polski. I jeżeli popatrzymy na to, co się stało przez ostatnie półtora roku w Polsce, jeżeli chodzi o kilkaset tysięcy pracujących i przebijających się miliony obywateli ukraińskich, no to Polacy mają świadomość. No tak, tylko Ukraińcy kulturowo są nam bliżsi niż uchodźcy z krajów muzułmańskich. Niech pani pozwoli porównać liczbę. Że jeżeli przyjechało do Polski miliony ludzi, no to jak mówimy o 2000, którzy się tutaj może pojawić albo będziemy musieli współpłacić, to nie widzą w tym problemu. Ale ja powiem więcej. Polska dzisiaj nie ma problemu z uchodźcami. Wszystkie partie zgadzają się co do mechanizmu relokacji, że powinien być skupiony wokół tego, że będziemy najpierw dostawali pieniądze w związku z tym, że przyjęliśmy taką dużą ilość Ukraińców. I Kaczyński robi to referendum przeciwko sam sobie. Czyli albo pieniądze, albo uchodźcy? Trochę tak to można uprościć? Można to powiedzieć tak. Polska powinna dzisiaj być beneficjentem tego, że dostała, że przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy. Oni tutaj przyjechali, Unia Europejska nie wykazała się taką odpowiedzialnością jak w przypadku innych państw i powinniśmy dostać dodatkowe pieniądze. I mówimy to wszystko. Wszyscy. Na wszyscy, bez względu czy opozycja, czy Kaczyński i PiS. No więc jeżeli wszyscy to mówimy,
i się do tego zgadzamy, to to referendum, które organizuje Kaczyński, to nic innego jak hucpa polityczna i pomysł na kampanię wyborczą. Będę szczuł na innych ludzi, może dołoży mi się 2%. No więc ja oświadczam w imieniu całej Lewicy, my nie będziemy w tym brali udziału. Jeżeli będzie głosowanie w polskim parlamencie o referendum, nie będziemy w tym brali udziału. Będziemy nawoływali, dobrze, żeby tylko ludzie też mówili wprost. To jest polityka, a nie realne zagrożenie dla Polaków. Tylko nie teraz ma takiego pytanie czegoś. Też, na ile ten pomysł referendum jest tematem zastępczym, panie pośle? Bo 100%. Proszę mnie poprawić, o ile ja się nie mylę, referendum musi zaakceptować Senat. Nie. Tak. Znaczy, są dwa rozwiązania. Jedno takie, w którym prezydent i senat, a w drugim parlament, większość, a później kolejna ścieżka. No, ale ja nie... Jaka? Nie, no, moim zdaniem jest jedna ścieżka. Znaczy, nie może być referendum ogłoszone bez zgody senatu. Tak mi się wydaje, jest to zapisane w konstytucji expressis verbis. Ale pani mówi o ścieżce prezydenckiej. Nie, ja mówię o każdej ścieżce. Znaczy, nie może być referendum bez akceptacji parlamentu i senatu w tym także. To moim zdaniem ścieżka jest tutaj dobrze. Inna. To zaraz znaczy, ja poproszę Wydaszę, żeby to ścieżka jest taka, bo... że w ścieżce parlamentarnej Prawo i Sprawiedliwość może przez Sejm to zacząć przeprowadzić bez udziału prezydenta i senatu. Ale to chyba musiałaby być większość, której Prawo i Sprawiedliwość nie ma. Nie. Dobrze, tracimy czas w tej chwili. Zaraz to sprawdzimy, bo rzeczywiście te przepisy w kontekście referendum są bardzo skomplikowane. Niemniej, temat zastępczy, mówi pan, tylko, no i znów wraca pytanie. Dlaczego na przykład Prawo i Sprawiedliwość, pytanie retoryczne, ale chciałabym, żeby odpowiedź wybrzmiała, jakoś zacina się i nie mówi o tym, że tylko w ubiegłym roku 136 tysięcy zgód na pracę dla uchodźców z krajów muzułmańskich zostało wydane i że podwykonawcy Orlenu zatrudniają muzułmanów i robią sobie z nimi jeszcze w dodatku zdjęcia i to jest okej. Okay. Znaczy, Kaczyński próbuje dzisiaj przełożyć wajchę z sytuacji, w której w Polsce przyjeżdża z różnych państw Europy i poza Europy do Polski wielu pracowników i sezonowych, i niesezonowych i pracuje. Jest to dziesiątki tysięcy ludzi i mówi, że to jakby się nie wydarzyło. A w Polsce się wydarzyło, bo prawda jest taka, gdybyśmy dołożyli ostatnie 8 lat rządów do tego, co się robiła Platforma, wcześniej Lewica, to prawda jest taka, że nigdy w historii Polski tak dużo uchodźców, emigrantów nie wjeżdżało do Polski, wyłączając z tego Ukraińców. Bo jeżeli tak wyłączy z tego Ukraińców, to Polska przyjmuje najwięcej. Znaczy, to wszystko zapowiadał Kaczyński, że tutaj będzie tama, mury wybuduje, nie będą wjeżdżali. A to jest hipokryzja? To jest kłamanie ludziom prosto w oczy? Nie, to jest Polsce, generalnie to jest Polsce potrzebne, bo my potrzebujemy rąk do pracy, pracowników sezonowych, no przecież bez tego by się też nie dało rozwijać gospodarki, więc problem jest innego rodzaju. Problem jest taki, że Kaczyński szuka odpowiedzi na sytuację, że w kampanii idzie marnie, no bo idzie marnie. Miało być świetnie, miało 800 plus być game changerem, który wywali, komisja zniszczy opozycję. Nie, to było po tym, bo jak się okazało, no, to że to 800 plus nie zagrało, komisja. Tak. To komisję zrobimy Tuskowi. No, okazało się, że poszło inaczej, bo opozycja się zmobilizowała i 500-600 tysięcy ludzi w całej Polsce wyszło na ulicę. I znowu się nie udało. No i to jest poszukiwanie. No dobrze, jak się nie udadzą uchodźcy, to gwarantuję pani, za kilka tygodni rozmawiamy w tym studiu, że szczucie na osoby, które... LGBT, to jest jeszcze jedna rzecz, która została. Tak jest. No tylko patrząc na sukces Marszu Równości, który się w Warszawie odbył w ten weekend, nie wiem, czy to też mogłoby zadziałać. To pewnie wewnętrzne czy badania Polacy PiSu. Od PiSu odwracają się plecami, trzeba to też uczciwie powiedzieć. To wszystko, co dzisiaj się dzieje, te protesty, tak jak w przypadku Marszu 4, Parada Równości, na której lewicowo pokazywaliśmy, że naprawdę można zmieniać Polskę, to jest kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Ludzie nie chcą władzy Kaczyńskiego. Pytanie od naszego widza. Co jest złego w referendum? To jest przecież przejaw demokracji. Niech się Polacy wypowiedzą. Nie mogą? Bo rozumiem, że nasz widz zrozumiał, że my jesteśmy przeciw referendum w tej rozmowie. Ja to jestem. W ogóle nie... znaczy, ja jestem przeciw referendum, żeby się odbywało w tej sprawie. Znaczy jestem. Dlaczego? No bo uważam, że to jest błąd. Jeżeli mamy robić referendum w sprawie tego, czy mamy przyjmować uchodźcę czy imigranta, skoro mamy prawo międzynarodowe, polskie prawo, skoro my przyjmujemy i robimy to w kategorii takiej, jak dzisiaj pani powiedziała, czyli dziesiątek tysięcy ludzi, a rozmawiamy o tym, czy chodzi o 1902, no to są wskaźniki, mogą się zmieniać. Tak. No to jest naprawdę hucpa polityczna. Która w dodatku bardzo dużo kosztuje. Nawet nie, bo wie pani, mogą zrobić w tym samym dniu, co wybory, będzie dodatkowe kilka milionów złotych. Nie, ale to są złotych. Dodatkowe komisje, wydrukowanie, komisje inne liczą. Tak, ale głosy. Kilka milionów złotych, a nie kilkadziesiąt. To dobrze, ale inaczej. Przyzna pan, że kampania referendalna, która by się toczyła przed tym referendum i jednocześnie przed wyborami parlamentarnymi, finansowana jest z zupełnie innych środków niż kampania wyborcza. Tak. I dałaby Prawu i Sprawiedliwości taki równoległy nurt docierania do wyborców, nurt, z którego nie trzeba by się było
było rozliczać, więc to też może o to chodzi. Nie patrzę na to tak. Znaczy, Kaczyński ma tyle dostępu do pieniędzy publicznych w różnych spółek, billboardów, które będą wykupowane ludzi, którzy będą kasę bokiem wpłacali, że myślę sobie, że to, czy referendalna kampania, czy będzie kosztem, dodatkowym elementem, czy wpływem na kampanię, nie ma znaczenia. Ma znaczenie, że można szczuć. To znaczy, można w kampanii wyborczej postawić pytanie, czy jesteś za tym oto brudnym uchodźcą, czy jesteś za Polakiem, który tutaj się temu sprzeciwia. I Kaczyński chce wywoływać klimat zagrożenia. I o tym mówimy. Ja nie będę uczestniczył i Lewica cała nie będzie uczestniczyła w budowaniu kryzysu emigracyjnego, skoro go nie ma w Europie. Skoro go nie ma w Europie, a Polska sobie z nim świetnie poradziła, kiedy był kryzys i początek wojny, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to dlaczego my mamy dzisiaj budować w Polsce poczucie, że mamy zagrożenie? To znaczy, że na granicy stoi dziesiątki tysięcy uchodźców. No nie stoją, szanowni państwo. Jedźcie sobie na granicę, czy białoruską, ale polecam też inne granice, które są otwarte. Czy do Polski płyną, jadą, wjeżdżają tabuny, tysiące, miliony uchodźców? No nie dzieje się to ani w Europie, ani w Polsce. Sprawa polityczna. Nic więcej. Kaczyński czuje, no dobrze, że jeszcze pali się grunt pod nogami i może jakoś wyrwa jeszcze procent. Jeden wątek dotyczący uchodźców, ale tym razem uchodźców z Ukrainy. Dość niepokojące są badania przeprowadzone, czy właściwie kontrolowane przez doktora Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, bowiem no, wygląda na to, że ogromnie spada no takie poparcie dla pomocy uchodźcom z Ukrainy i w ogóle Ukrainie. Jeszcze 5 miesięcy temu większość z nas, bo 62%, uważała, że Polska zdecydowanie powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny z Rosją. I ten odsetek spadł o 20 punktów procentowych do 42%. No i chodzi o to, że 21% badanych jest także za tym, by Ukraińcy mogli osiedlać się w Polsce na stałe. Wcześniej to było 37%, a blisko 50% jest przeciwko finansowaniu przez państwo bezpłatnego wyżywienia i tak dalej, i tak dalej. Spada poparcie dla pomocy Ukrainie. Dlaczego? Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że Ukraińcy z Polski wyjeżdżają. Znaczy, dobrze, ale najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego spada to poparcie dla pomocy Ukrainie, pana zdaniem? No bo działa taka narracja Konfederatów na przykład, nie, że oni pierwsi mogą do lekarza, że to wodziesiątek, co jest nieprawdą. Działa szwinia Kaczyńskiego, że zaczyna opowiadać o wojnie w sposób taki, że pomagajmy, ale nie ze wszystkim, co robi Ukraina, się zgadzajmy. Mhm. Ja mam takie poczucie, że Ukraińcy wcale nie oczekują, że Polska będzie ich pierwszym i ostatnim przystankiem. Jak patrzę na to, ile osób wjechało i ile z Polski wyjechało, to oni wyjeżdżają często do siebie, ale najczęściej na zachód. Mhm. Więc do Kanady głównie, z tego co wiem. Ale nie Niemcy, Francja, naprawdę udział pracowników, którzy chcieliby tutaj zostać i pracować, a są potrzebni na polskim rynku, naprawdę cały czas spada. Więc perspektywa tego, że my mamy dzisiaj problem z tym, że Ukraińcy się osiedlą i będą problemem dla społeczeństwa, jest tak samo sztuczna, jak to, że mamy dzisiaj zagrożenie z uchodźców płynących z Afryki, bo nie ma statków, którymi płynęli, a samoloty już przestały latać. Więc prawda jest taka, że to się nie dzieje wszystko, a szczucie wpływa na sondaże i taką percepcję społeczną. Więc Kaczyński specjalnie to robi, a dokłada swoją cegłę, oczywiście, ma pani rację, dobrze. Konfederacja. Panie pośle, to teraz słów kilka o tym, co dzieje się w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie te rzeczy, o których mówimy, świadczą o tym, że tam nie dzieje się najlepiej i nie do końca jest pomysł na to, jak te kampanie robić. W związku z tym rezygnacja Tomasza Poręby wydaje się dość logiczna. No jak nie idzie, to nie idzie. To trzeba zmienić szefa chyba. Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot, dlatego że zaplanowało kampanię w pewnych odcinkach. Te odcinki miały być po pierwsze programowe, po drugie emocjonalne, takie jak sprawa komisji weryfikacyjnej wpływy rosyjskie. Wszędzie zdarzają się albo wtopy, albo duże porażki. Mhm. No i te porażki okazały się być obciążeniem. No to znaleziono kozła ofiarnego. Okazał się z nim pan Poręba. Przerwę na chwilę. Pan Poręba tylko napisał tak. Na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i nową energią, za którym stanie się murem. Czyli powiedział dość wprost, że no, nie cieszył się poparciem aktywu partyjnego. Chyba nie trzeba było daleko szukać, jak popatrzyliśmy na wpisy byłych sztabowców albo wypowiedzi byłych sztabowców PiSu. Pan Bielan, pan Mastalerek. Dokładnie. No, to było wiadomo, że coś tam się już jakaś polityczna gilotyna zbliża do pana Poręby. No i spadła. Czy pan Brudziński będzie dobrym nowym szefem sztabu? No nie wiem, bo z Brukseli kierowanie kampanią wyborczą... Nie, to on do Warszawy wróci na kampanię, no, panie pośle. Nie takie rzeczy się robiło. Zobaczymy, kto wróci, jak to będzie wyglądało. Ja PiSowi nie Poręba wróżę, też zresztą że będzie coś wielkiego, bo PiS zajmuje się samych sobą, ale ja też przyniosłem to, co wczoraj udało się Lewicy opublikować, od dzisiaj dostępne i też przekażę na pani ręce. Raport o stanie państwa. O tym, jak 8 lat państwo systemowo
niszczyło, było niszczone przez Prawo i Sprawiedliwość, o 8 latach tego, co PiS próbował ukryć, co zrobił złego, ale też rekomendacje. To znaczy przygotowaliśmy też wytyczne dotyczące, jak zmieniać państwo. O tym za chwilę jeszcze, panie pośle, porozmawiamy. Nie zapomniałam o tym wątku, ale chciałabym jeszcze wrócić do sztabu. Co oznacza pana zdaniem Joachim Brudziński na tym stanowisku właśnie? Dla kampanii PiSu i dla kampanii w ogóle? Miękko czy twardo? Twardo, zawsze twardo. To zamordyzm. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość prowadza człowieka z mocną ręką, który będzie każdego szczuł, będzie pilnował, będzie po prostu mówił, nie możesz się odzywać. Będzie oczywiście jakiś kaganiec na media założony. Skończy się samowolka w komentowaniu. Ale czy to PiSowi pomoże? Jakie media? No nie, chyba nie wolne media. Nie, ale chodzą politycy czasami PiSu do mediów i mówią na siebie, na przykład tak jak pan Bielan, pan Masalerek, złe słowa. Znaczy, skończy się samowolka, nikt nie pójdzie już, nikt się nie odezwie, nie będzie żadnych problemów, każdy będzie się bał, że jego głowa może... Mówisz, czasem takie budowanie zapanuje, przynajmniej teoretycznie. PiS będzie się kłócił w ciszy, ale nie oznacza, że będzie odrabiał głośno sondaże wyborcze, bo w to jakoś nie wierzę. No dobrze, ale czy to pana zdaniem świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński w dalszym ciągu wierzy w to, że uda się jeszcze wygrać? Bo czytałam kilka takich analiz, które mówiły o tym, że jeżeli bez urazy jakaś Płotka zostanie szefem sztabu, to już będzie znaczyło, że Kaczyński z tą porażką się pogodził. A wystawienie Brudzińskiego no świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński do końca będzie trzymał wysoko gardę. Mają argumenty. Znaczy, trzeba powiedzieć uczciwie, że PiS nie będzie miał żadnych problemów, żeby wydawać publiczną kasę garściami, żeby kupować wyborców, żeby opowiadać i roztoczyć marzenie o Polsce, której nawet nie zrealizuje, ale obieca. Mhm. Będzie starał się schować tematy niewygodne, jak to, że są niskie nakłady na ochronę zdrowia, jak podsłuchy i służby specjalne, jak niewydolność kadrowa w policji. Nie będzie pokazywał, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, a za to znajdzie się na przykład wypłata dodatkowych wynagrodzeń, tak jak planują, po nowelizacji budżetu. W ostatnim tygodniu przed wyborami dla nauczycieli. Cyk! I dostanie na konto nauczycieli 200-300 zł i powie, no jak to? Nagle dziękuję, bardzo jestem. Jakie 200-300? 1125? Jedni dostaną mniej, drudzy dostaną więcej, ale przyjdzie kaska. Tak. Będzie w portfelu. Ale nauczyciele to dobrze, bardzo mądrzy ludzie są. Ja bardzo się cieszę, tylko wiem, co planuje Kaczyński. To znaczy tak, we wrześniu rozda laptopy i rozda tablety. No nagle nie było tabletów, w domu jest tablet, prawda? Okaże się, że mama, tata dostali podwyżkę. Okaże się, że dziecko mogło liczyć nie na 300... Ale to PiS odpowiada, ale to źle? To mamy nie dawać? Nie, nie, to mamy nie organizować dzieciom tabletów? Ale wie pan, bo to jest taka trudna dyskusja. Pytała pani o Kaczyńskiego, czy wierzy. Tak. Wierzy, bo ma argumenty. To znaczy na tym polu najbliższych 4 miesięcy, 2 miesiące, a na pewno końcówka sierpnia i początek września, to jest pole rozdawania dużych pieniędzy i fajnych rzeczy. I dlaczego ma prawo wierzyć? Bo widzimy na przykład węgierski, gdzie... Orban dokładnie taką samą drogę zastosował. To jest kopia. To jest absolutna oddawał kopia pieniądze, Orbana. No nawet referendum jest. Ale dlatego, jak pani mnie pyta, czy Brudziński powinien na przykład opozycję wprowadzić stan takiego zawieszenia, już wygraliśmy? Absolutnie. To znaczy tutaj trzeba cegiełka do cegiełki pokazywać, że opozycja jest spójna, że ma wspólny program i że będziemy razem rządzić. Dlatego Lewica mocno i wyraźnie cały czas będzie przekonywała, jednym z takich elementów, game changerów, może być podpisanie paktu o współpracy, tego myślenia o zrządzeniu i będziemy tego namawiali. I pani się teraz uśmiecha. Namawiacie ale... i nic z tego nie wychodzi. A to zaskoczyły panią, bo myślę, że jeszcze jesteśmy na etapie, kiedy nie wszyscy partnerzy są gotowi, ale przed wyborami ten dokument zostanie podpisany i wtedy wszyscy będą mówili, dobra, zrobili coś dużego, też jest jakiś przełom emocjonalny. W 4 czerwca... Trzecia droga stoi już w blokach startowych. Ja nie będę komentował moich partnerów. Wszędzie się nie dziwię wcale, też bym nie chciała komentować. Ale niech pani zobaczy, jaka dobra jest dzisiaj współpraca na przykład Lewicy i Platformy. Wspólne ustawy, wniosek o wotum nieufności, głosowane na następnym... Dlatego mówię o trzeciej drodze, panie pośle. A pani mnie chwyta o słówka, tutaj ja pokazuję perspektywę, że jednak opozycja jest dzisiaj poukładana. No dobrze, to jeszcze jedna sprawa. Tutaj jest apel od naszego widza, żebyście podliczyli, jak rozumiem przy okazji raportu o stanie państwa, wszystkie straty, które z powodu afer PiS-owskich budżet państwa i my jako obywatele ponieśliśmy. No, da się to zrobić? Tak, to 100 miliardów jest. 100 miliardów. Tak, 100 miliardów złotych to są straty, które Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło. W małych rzeczach i w dużych rzeczach. Ja tylko powiem o elektrowni Ostrołęka. 2 miliardy. Poszło. Znaczy, zburzyliśmy je. To tak jakbyśmy wybudowali 2 miliardy, ja i pani, byśmy poszli do Narodowego Banku i później powiedzieli, dobra, podpalmy to. Jakbyśmy palili 2 miliardy, myśli pani, że szok by był? No, nie wiem. No nie, tak, ja myślę, że jakbyśmy palety z 2 miliardami palili, to by był szok. A burzyliśmy elektrownię, w ogóle jaki to problem? Gdzie jest problem? A pieniądze, które wyciekły, bo też trzeba do tego dodać, z inwestycji publicznych z różnych państw, które przestały do nas inwestować. To jest kilkadziesiąt miliardów. To tak a propos, panie pośle, okazało się, że po raz pierwszy od 1989 roku NIK nie dał akceptacji realizacji budżetu przez rząd. Pierwszy raz od 34 lat. To nie, się nigdy wcześniej a premier mówi, że jest nie zdarzyło. Premier mówi, że jest wspaniale. NIK
NIK mówi, że jest zupełnie odwrotnie i mamy wątek Przemysława Czarnka między innymi, który według kontrolerów przyznał 85 milionów złotych dotacji, czyli blisko połowę wszystkich środków fundacjom, organizacjom, których wnioski nie zostały zarekomendowane przez zespoły doradcze, fundacjom bez doświadczenia, organizacjom, które nie miały prawa występować w tych konkursach, mówiąc krótko, krewnym i znajomym królika, a właściwie nie królika pewnie, tylko no, PiSu po prostu. I tylko teraz pytanie, no mamy takie wnioski Najwyższej Izby Kontroli. I co w związku z tym? No i w tym cały problem, że o tym trzeba cały czas mówić, to przypominać, no bo budżet państwa to dzisiaj jest, można powiedzieć, ściema do kwadratu. Dlaczego? Dlatego, że mamy pieniądze budżetowe, które wszyscy przeczytają, ja i pani możemy zerknąć, i pozabudżetowe, których wydaje się na różne rzeczy. No na przykład wydaje się, bo potrzeba budować jakąś elektrownię, albo że będziemy jakiś program nowy inwestycyjny w armii robili. I my nie wiemy, jakie jest zadłużenie państwa. My wiemy, że jest dużo. Wszystko wskazuje na to, że poza budżetem różnych funduszy jest drugi budżet. Jest drugi budżet. No i teraz co to oznacza? Czy to oznacza, że dajemy to szybko radę posprzątać? Nie. Znaczy, jeżeli ktoś się od opozycji wymaga, że przyjdzie opozycja i w ciągu miesiąca, kwartału posprząta polską scenę polityczną, zamknie PiSowców do więzienia, jednocześnie będzie spokój w finansach publicznych? Nie. To jest na całą kadencję ogrom pracy, żeby zwalczyć z inflacją, która by spadła do jakiegoś współczynnika, na przykład celu 5-7%, to jest przynajmniej rok. Dużo pracy przed nami i Kaczyński, dopóki będzie rządził, będzie sypał tymi pieniędzmi, nie będziemy wiedzieli, muszę to dokończyć, aż skończy się to wariantem argentyńskim. To znaczy ja i pani, któregoś dnia się obudzimy, zadzwoni do mnie na przykład mama i powie: Krzysiek, a dlaczego nie wypłacono mi dzisiaj emerytury? To tak się może skończyć. Znaczy, w Europie i na świecie były przykłady, że na koniec państwo bankrutowało. Pan wyobraża sobie, panie pośle, czy nie wiem, czy słyszeliście, w ogóle może to jest temat dla lewicy też. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że wcale nie małym miasteczku pod Warszawą nie rozwozi się emerytur? Nie ma listonoszy. To nie tylko... Emeryci muszą sami udać się na pocztę, żeby tę emeryturę dostać. A co jeżeli mamy do czynienia z 95-letnią samotną osobą z niepełnosprawnością? Bo ona nie ma jak się dostać na tę pocztę. Pani powiedziała pod Warszawą, ale w Kujawsko-Pomorskim są też takie miejscowości. No ja właśnie, sam, no i co? Może warto się tym zainteresować. Interweniowałem w tej sprawie. Zwracałem mu, że poczta nie ma zasobu, bo brakuje listonoszy, bo nie ma pieniędzy. No dobra, czy mam zasoby sądzić się z państwem moje o to, pytanie. Że... Znowu wraca moje pytanie. Co się dzieje z 95-letnią staruszką z niepełnosprawnością, która jest samotna? Znaczy, prawo... To ona nie otrzymuje emerytury od paru miesięcy prawdopodobnie. Albo wysyła kogoś, kogoś upoważnia, kto to odbierze, bo ma problem z tym, żeby nie masz czego żyć. PiS doprowadziło do tego, że państwo choruje. To jest poważna choroba, to jest choroba, która nie wiadomo, czy wyleczymy się, jeżeli PiS będzie rządził. Dobrze, panie pośle, musimy przyspieszyć, bo już wiem, że pan profesor Marek Migalski jest na łączach. Pozdrawiam, panie profesorze, za chwilę przejdziemy do rozmowy, ale jeszcze dwa szybkie tematy przed tym, zanim pana pożegnam, panie pośle. Komisja weryfikacyjna. Bezzębna, czy istota i jądro tej komisji zostało, bo bez odpowiedzialności będzie można oskarżyć każdego o wszystko? Można oskarżać, działania niekonstytucyjne, ale chodzi tylko o to. Trzeba szczuć w kampanii, szukać winnego, ma to służyć celom politycznym, żeby wygrać wybory, nic innego. Dobrze, to teraz sprawa numer dwa, nie mogę sobie odmówić, czyli słowa pana Tadeusza Rydzyka, który stwierdził, że wojna w Ukrainie jest dlatego, że tam nie wierzą w Boga. Ja już dawno przestałem mieć przekonanie, że ojciec Rydzyk wierzy w Boga. On w nikogo nie wierzy, on wierzy w pieniądz. To znaczy, gdybym miał powiedzieć, kim jest dzisiaj Rydzyk, to jest chorym na kasę człowiekiem, który szczuje i obraża innych, a sam z wiary w Boga pozostał. No dobrze, panie pośle, tylko w jakim kraju żyjemy, jeżeli hierarchowie Kościoła katolickiego wydali kiedyś zakaz publicznych wypowiedzi na przykład księdzu Bonieckiemu? A pan Tadeusz Rydzyk może opowiadać publicznie takie rzeczy, i to mało tego, w Częstochowie na Jasnej Górze, i mało tego, podczas spotkania z dziećmi. To było spotkanie z dziećmi. Według wiary katolickiej Tadeusz Rydzyk to dzisiaj jest taki duży grzesznik jak olbrzymi grzechotnik. Więc to jego trzeba by było zawiesić i jemu trzeba było zamknąć usta. Ja nie traktuję go jako żadnego kapłana. Ja go traktuję jako zwykłego milionera, który kasę od ludzi, którym wciska kit doi, i opowiadanie o nim, że jest człowiekiem Kościoła, to jest obraza dla Kościoła. No w sumie ciekawe, do kogo przytuli się w tej kampanii wyborczej. No do kogo? Do Ziobry i Kaczyńskiego. Tam, gdzie leci kasa, tam jest Rydzyk. On tam rozgrywa umiejętnie. Nie między Kaczyńskim a Ziobrą, ale dobrze, jeden i drugi, temat na zupełnie inną dyskusję. Kaczyński i Rydzyk płacili przez lata wspólnie na Rydzyka, a Rydzyk robił siano z mózgu ludziom, którzy głosowali na PiS. Powiedział Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za wizytę u nas w studiu, a u państwa już za chwilę, tak jak obiecywałam, profesor Marek Migalski.